w bramce z numerem 12 Daniel Osiecki. Ósemka to Adrian Wróblewski, dwójka Rafał Więckowski, 15 Mateusz Parzyszek, czwórka Arkadiusz Czajkowski, 5 Jakub Witucki, 21 Michał Żurowski. 20 z powrotem do trzeciej ligi. W kadrze Elany pojawiło się aż 8 nowych graczy. I rozpoczęli goście. Widzimy od razu pressing po stronie Torunian. Blisko linii trener toruński Krzysztof Jabłoński. Teraz bardzo ładne przerzucenie na prawą stronę do Zamiotowskiego. Kapitan toruńskiej drużyny robi jeden zwód, drugi uderzenie i naprawdę niewiele zabrakło. Tomaszewski walczy tam z Gamajamą i teraz będzie dobra okazja. Tutaj lewą stroną mknie Michał Marszałek. Świetne odegranie, uderzenie Arkadiusza Czajkowskiego, ale ewidentnie piłka zeszła z nogi. Spławski, świetne odegranie do Biegańskiego. Biegański ograł kolejnego zawodnika Elany Toruń. Jeszcze próbował skrywać na lewą stronę do Michała Ciarkowskiego. Wydawało się, że warty Poznań. Teraz będzie okazja, Dawid Zamiatowski. Zasada Parzyszka. Widzimy, denerwuje się tam Krystian Tomaszewski. Była chyba zagranie Michała Żurowskiego, chciał tutaj na lewą stronę odegrać tą piłkę, ale się niestety nie udało. Teraz dobre przejęcie Kuba Wituckiego. Świetnie Szatkowski na prawą stronę, teraz Zamiatowski wychodzi sam na sam. Krystian Tomaszewski 1-0. 29 minuta. Elana Toruń prowadzi 1-0 po bramce Krystiana Tomaszewskiego. Ale głównie te remisy były bezbramkowe. Warta zaś strzelała mnóstwo goli. Teraz jeszcze kolejna okazja. Uderzał na bramkę zawodnik z numerem 21, Michał Żurowski. Teraz granie Ciarkowskiego. Wbiega w pole karne zawodnik Warty Poznań. Uderzenie Michała Ciarkowskiego, ale zbyt słabe, by mogło zaskoczyć. Na lewą stronę do Czajkowskiego. Czajkowski teraz do Tomaszewskiego, ale uprzedził go Jędrzej Dorynek. Bardzo dobry pomysł wrzucić tą piłkę. Zawodnik Warty Poznań. Teraz dobra, krótka gra. Szansa na bramkę, ale znów dobrze. Dobra interwencja Mateusza Parzyszka. Znów Michał Ciarkowski. Uderzenie na bramkę. Łukasz Spławski, ale niecelne to uderzenie. Jeden z piłkarzy Warty Poznań. Tornianie nie przerywają gry. Uderzenie Szatkowskiego. Broni jednak Dorynek. No i wybija teraz piłkę na aut. To Spławski, trenerem Tomasz Bekas. A Elana w bramce 12 Osiecki, 8 Wróblewski, 2 Więckowski, 15 Parzyszek, 4 Czajkowski. Teraz długie zagranie do przodu, Spławski. Ładne zgranie piłką, będzie okazja dla Warty, dośrodkowanie w pole karne. No i było blisko, tam już leżał. No i proszę, błąd w obronie piłkarzy Warty Poznań, Mike Szak. Zagranie na lewą stronę. Jest tam Marszałek. Ale w środku nikogo nie było. Błąd teraz Ngamajamy. Zamiatowski chyba trochę za mocno wypuścił sobie piłkę, jednak udało mu się jeszcze dośrodkować. No i naprawia swój błąd czarnoskóry zawodnik Warty Poznań. Fiedosewicz teraz bardzo ładne zgranie. Biegański będzie dośrodkowywał. I świetnie zawodnika Warty teraz ubiegł toruński bramkarz Daniel Osiecki. Tutaj każdy taki najmniejszy błąd może zakończyć się bramką. Spławski świetnie zgrywa na prawą stronę, tam jest Solarek, dośrodkowanie, jeszcze będzie okazja i wybija piłkę o toruński obrońca. Fiedosewicz, dośrodkowanie, coraz groźniejsze te ataki Warty Poznań. No tam trzymany był wyraźnie za koszulkę Ngamajama, który wyraźnie przesunięty teraz na połowę toruńskiej ekipy. Warta mocno napiera, aby strzelić tą bramkę. Białożyt, uderzenie z dystansu, ale taki strzał nie może zagrozić Danielowi Osieckiemu. Zespół z Wielkopolski cały czas napiera i będzie teraz okazja i jest 1-1. 60. minuta gry. A strzelcem bramki grający z numerem 24 Jakub Solarek. Ale dobrą wiadomością może być dla Elany to, ale to może za chwilę, bo teraz kolejne dośrodkowanie z prawej strony. Uderzenie i znów Jakub Solarek niepilnowany.
Świetna sytuacja. Wybronili się Tornianie i jeszcze uderzenie z dystansu. Łukasz Białożyt strzelał. Gamajama coraz wyżej, piłkarze Warty, a coraz bliżej własnego pola karnego swojego bramkarza Torunianie. Spławski uderzał, ale zobaczymy jednak, jak to się zakończy. Dośrodkowanie Poczwardowskiego, dobra szansa! Był tam Mateusz Parzyszek, ale tablicą po prostu arbiter techniczny, no ale to go oczywiście nie usprawiedliwia. Poczekajmy, wróćmy jednak teraz do meczu. Świetne zagranie! 2-1, Torunia nie mają szansy, ależ fatalnie zachował się w tej sytuacji Maciej Kot. Najgodniejsza sytuacja w tej drugiej części meczu. Maciej Kot, świetne znów odegranie. Krystian Tomaszewski. Ale no niecelne to zagranie. Ciarkowski z autu, wyszedł daleko. Golkiper Torunia leży na boisku. Nie ma wybitej piłki. Coś tam złego się stało. I zawodnicy pokazują od razu zmianę. Coś niedobrego się tam stało przy tym wyjściu toruńskiego bramkarza. Już tam obrońcy sygnalizują, że będzie potrzebna zmiana. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś poważna kontuzja, aczkolwiek wygląda na to, że będzie potrzebna zmiana. 97. minuta już na zegarach, ale pamiętajmy, że tam była kontuzja. Koniec spotkania. Eliasz Pawlak kończy mecz pierwszej kolejki trzeciej ligi Okręgu Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiego. Elana Toruń remisuje z Wartą Poznań 1-1, 29 minuta. Krystian Tomaszewski po podaniu Dawida Zamiotowskiego strzela na 1-0. No a 15 minut po rozpoczęciu drugiej części gry do bramki toruńskiej trafił Jakub Solarek. Warta przeważała w drugiej połowie, jednak nie zdołała strzelić zwycięskiego gola.